Witam serdecznie, mówi Zofia z Krakowa. Dzień 9. Pragnienie modlitwy dane przez Ducha. Gdy przyjmujemy chrzest Duchem Świętym, w naszym sercu rozwija się głębokie pragnienie częstszego modlenia się do naszego niebieskiego Ojca i wyleje na dom Dawidowy i na obywateli jeruzalemskich Ducha łaski i modlitw. Zachariasz 12:10a, Biblia Gdańska. Możemy albo poddać się temu pragnieniu danemu nam przez Boga, albo je zlekceważyć. Jeśli jednak chcemy doświadczyć głębokości Bożych i pełni Chrystusowych w naszym życiu, to powinniśmy poddać się pragnieniu modlitwy. Jeśli chcemy ujrzeć działanie zbawczej mocy Boga nad wszelkim złem, którego sprawcą jest szatan, oraz zobaczyć, jak moc Boża działa przez nas dla ratowania innych ludzi, to musimy spędzać więcej czasu z Bogiem na modlitwie. Chrześcijanie od dawna zdają sobie sprawę z ważności modlitwy. Wielokrotnie czyniliśmy starania, aby poświęcać na nią więcej czasu, ale wynikało to raczej z dotykającej nas sytuacji kryzysowych i nie trwało zbyt długo. Nasz problem polega na tym, że w zaspokojeniu potrzeb własnych i potrzeb Kościoła staliśmy się bardzo samowystarczalni. W wykonywaniu dzieła Bożego nauczyliśmy się polegać na naszych własnych wysiłkach. Nakreślamy wielką liczbę planów i angażujemy się wiele programów. Wykonując dzieło Boże, nauczyliśmy się polegać na tym, co cielesne. W swoim miłosierdziu Bóg błogosławił nasze nieudolne starania, ale gdy dostępujemy chrztu i gdy łączy nas z Bogiem więź modlitwy, czeka nas błogosławieństwo wykraczające ponad nasze najśmielsze oczekiwania. Tylko wtedy nasze plany będą Bożymi planami i nasze działania Jego działaniami. Jezus pielęgnował tę niezwykle głęboką i silną więź ze swoim Ojcem. Faktycznie była ona tak bliska i zażyła, że Jezus powiedział: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jana 10:30. Wszystko, co czynił Jezus, było dokonywane pod kierownictwem Jego Ojca. Zarówno słowa, jak i czyny Jezusa były tego dowodem. Potwierdza to poniższy fragment Słowa Bożego. Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Jana 14:10. W jaki sposób Jezus osiągnął tak niezwykłą jedność ze swoim Ojcem? Przez codzienną społeczność, jaką z Nim utrzymywał. Dzięki tej szczególnej społeczności z Ojcem był gotowy do realizacji dzieła, które miał wykonać na ziemi. Został też napełniony mocą, aby zwyciężyć szatana. I powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicznej krainie. Łukasz 4:14. 40 dni modlitwy, w których zdecydowałeś się uczestniczyć, przyniosą taki sam skutek również w swoim życiu. W ciągu tego czasu doświadczysz napełnienia mocą do zwycięstwa nad szatanem i do działania w taki sposób, że aby Chrystus mógł służyć innym dzięki Tobie. Gdy dostępujemy chrztu i gdy łączy nas z Bogiem więź modlitwy, czeka nas błogosławieństwo wykraczające ponad nasze najśmielsze oczekiwania. Do osobistych rozmyśleń i do dyskusji. Pierwsze, na czym chrześcijanie polegają częściej niż na modlitwie? Czy jest to dobre, czy złe? 2. Jakiego rodzaju życie modlitewne prowadził Jezus? W jaki sposób Jezus opisał swój związek z Ojcem? 3. Jakiego rodzaju życie modlitewne Jezus pragnie widzieć w Twoim przypadku? W jaki sposób Duch Święty wpływa na nasze życie modlitewne? Aktywność modlitewna. Zadzwoń do swojego partnera modlitewnego i porozmawiaj z nim o powyższym studium. Módlcie się, pierwsze, o to, aby Bóg wciąż służył wam swoim świętym duchem. Drugie, o to, aby Bóg dał wam silniejsze pragnienie modlitwy. Trzecie, osoby na waszej liście modlitewnej.
wykorzystaj w swojej modlitwie poniższy tekst biblijny. Jeśli ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. 2 Kronik 7:14. I wiedź nas, Panie, do pokory. Włóż w nasze serca pragnienie bycia ludem modlącym się i chęć odwrócenia od naszych złych dróg. Wysłuchaj naszą modlitwę, przebacz nam i uzdrów nas, abyśmy nie powracali na złą drogę. Amen. Amen.